Duża część mojej społeczności uważa, że obróbka zdjęć w Photoshopie, czy Lightroomie, czy innych programach tego typu jest, tak nazwijmy to, oszustwem. Czy uważasz, że zdjęcia powinny być przerabiane? To jest świetne właśnie pytanie. To jest temat, na który można dyskutować godzinami, jak nie dniami, i zawsze będzie spór, czy jest to oszustwo, czy nie jest. Moim zdaniem trzeba, to jest kwestia etyki, wyznaczyć sobie trzeba pewne granice, co można, a co nie można. Takie granice, żeby ich nie przekroczyć. Na przykład ja zawsze, jak staram się jeździć na plenery, chcę uchwycić jak najlepsze warunki, pokazać to światło. Później w postprodukcji, wiadomo, ocieplam troszeczkę te barwy, mogę je zmiękczyć, ale nie dodaję już sztucznie jakichś promieni czy innych cudów. Jest to niezgodne jakby z moją etyką. Po to staję czasami o drugiej w nocy, jak jadę na schód, żeby uchwycić tą magię tych mgieł i tą niesamowitą chwilę, a widzę, że niektórzy właśnie tu sobie dodadzą promyczek, tu ktoś góry powiększy. I to jest moim zdaniem już nie fair, bo później widz ogląda takie zdjęcia, co się nie zna za bardzo na fotografii, i ludzie w to wierzą, że tak jest tak naprawdę. To nie jest takie wszystko i do końca piękne, na to trzeba naprawdę dużo poświęcenia, żeby, no tak jak mówię, wstać czasami o pierwszej, o drugiej w nocy i jechać na ten wschód słońca. Jak się uda złapać coś fajnego, to to jest takie trofeum. A niektórzy chcieliby oszukać i na gotowo gdzieś coś wkleić. Tu jest właśnie według mnie ta granica, której nie powinno się przekraczać z obróbką. Obróbka tak, ale jakoś ze smakiem, powiedzmy, poprawki, ewentualnie kolorystyka, ale nie dokładanie czy chowanie czegoś, co tam rzeczywiście jest, tak? Tak, aczkolwiek tu jest kolejny temat rzeka, no bo tak samo trzeba rozróżnić, jaki jest rodzaj fotografii. Są tak samo fotografie, które głównie składają się z fotomontażu, żeby coś dodać, jakiś efekt artystyczny. Można to tak śmiało nazwać, że jest to sztuką, po prostu fotografia taka fotomontażowa. I wtedy jak najbardziej taka obróbka jest dozwalana, tylko żeby ludzie wiedzieli, że to jest montowane. Zazwyczaj sam też nieraz swoim dzieciom robiłem takie fotomontaże i dawałem taką informację, że to po prostu montaż, żeby ktoś sobie nie myślał, że to było tak zrobione. Więc wtedy jak najbardziej fotomontaż jest według mnie dopuszczany.